Angelika Bednarska, dzień dobry. W tym tygodniu oficjalnie pożegnamy już kalendarzowe lato. Dobre wieści są jednak takie, że letnia temperatura nas jeszcze nie opuści. Nadchodzący weekend synoptycy prognozują nawet 21 stopni i to w cieniu. Zapraszam na szczegóły. Tej nocy na pogodę w Polsce przejściowo wpłynie jeszcze niż znad Rosji. Towarzyszący mu front atmosferyczny w wielu miejscach przyniesie sporo deszczowych chmur. Przez całą noc średnio spadnie od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. O poranku w pasie północnym oraz środkowym zaznaczy się klin wyżu atlantyckiego i niebo właśnie w tej części kraju rozpogodzi się. Ta noc najzimniejsza będzie dla mieszkańców Suwalszczyzny oraz rejonów górskich, gdzie temperatura spadnie do 2-3 stopni, a lokalnie będzie jeszcze zimniej. W pozostałej części kraju nieco cieplej, od 7 do maksymalnie 10 stopni w części południowo-zachodniej. Jutro przez cały dzień pochmurnie, deszczowo, będzie głównie w pasie południowym, a im wyżej na północ, tym zdecydowanie więcej pogodnego, słonecznego nieba. Środa przyniesie dość spory kontrast termiczny pomiędzy zachodem a wschodem. W pasie od Suwalszczyzny aż po Podkarpacie termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 8 do zaledwie 11 stopni. Natomiast im dalej na zachód, tym cieplej, na Pomorzu Zachodnim nawet 17 stopni powyżej zera. A spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Zarówno w tych najbliższych godzinach, jak i w nocy nad województwem dominować będzie sporo frontowych chmur wraz z przelotnymi opadami deszczu. Dopiero nad ranem niebo rozpogodzi się, a termometry wskażą od 8 do 9 stopni. Jutro w regionie czeka nas pogodny i też w miarę słoneczny dzień, a termometry wskażą 13, maksymalnie 14 stopni. Biometr będzie korzystny, a ciśnienie zacznie tak nieznacznie spadać. Barometry wskażą 1017 hektopaskali. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia. Редактор